Dzień dobry, już pokój nam się otworzył. Widzę, że pierwsze osoby do nas dołączają. Dzień dobry Państwu, dobry wieczór nawet. Witamy serdecznie. Widzę, że jesteśmy także już na Facebooku. Także witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie na naszym dzisiejszym webinarium Jak przygotować klasę na przyjęcie ucznia lub uczennicy z Ukrainy. Ja nazywam się Elżbieta Krawczyk, jestem dyrektorką programową, członkinią zarządu Centrum Edukacji Obywatelskiej. Kieruję też działem edukacji globalnej i ekologicznej w CEO i mam przyjemność poprowadzić nasze dzisiejsze spotkanie, dzisiejsze webinarium. Bardzo witam Państwa serdecznie. Cieszę się z tak licznej obecności. Widzę na czacie wszystkie powitania, także zachęcam, żeby też napisać, skąd Państwo są, bo naprawdę jest nas dzisiaj bardzo liczna grupa. Także Państwa na Facebooku do tego zachęcam. Witamy serdecznie. Nasze dzisiejsze webinarium powstało we współpracy z Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu. Bardzo się cieszę, że mamy przyjemność współpracować. To webinarium także jest częścią takiego programu iEuropean Historie i Fakty o migracjach na XXI wiek. Ten program jest finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz współfinansowany przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności w ramach programu Szkoła Ucząca Się. Mamy też przyjemność realizować je wraz z Fundacją Pole Dialogu w ramach projektu Włącz Szkołę. Ten projekt jest realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele, Fundusz Krajowy finansowanego z funduszy EOG. Bardzo dziękujemy wszystkim naszym partnerom, instytucjom, które wspierają nasze działania kierowane do szkół w całej Polsce. Z tego wsparcia Centrum Edukacji Obywatelskiej korzysta około 40 tysięcy nauczycieli i nauczycielek, a także dyrektorów i dyrektorek z około 10 tysięcy szkół. Cieszymy się zaufaniem tych szkół od już 28 lat naszej działalności i zależy nam na tym, żeby pracować zarówno z nauczycielami, nauczycielkami, z dyrekcjami szkół, właśnie w tym, żeby proponować i nowe metody nauczania, ale także podejmować różne tematy, które są istotne dla funkcjonowania takiego społecznego nas, istotne do tego, żeby poruszać się w szkole. Z całą pewnością temat, którym będziemy się zajmować dzisiaj, do takich tematów należy. Widać to po olbrzymim zainteresowaniu i po tym, że stoimy przed olbrzymim wyzwaniem, na które także będziemy starali się odpowiadać i w tym wspierać. Takimi zagadnieniami związanymi z różnymi globalnymi wyzwaniami zajmujemy się od lat, między innymi w obszarze odpowiadań na globalne wyzwania, a całą naszą działalność programową realizujemy w 6 grupach programowych. Pomagaj się uczyć, angażuj obywatelsko, wspomniany właśnie odpowiadaj na globalne wyzwania, otwieraj na kulturę, ucz otwartości i wyjaśniaj politykę. W każdym z nich zapewne także w tym momencie będą pojawiały się tematy związane z tymi wydarzeniami w Ukrainie, z konsekwencjami tego, więc w każdym obszarze pewnie będziemy także Państwu proponować różne działania i różnego rodzaju wsparcie. A tym naszym dzisiejszym webinarium rozpoczynamy także nowy cykl, który nazywa się Polska, Ukraina razem w szkole. W ramach tego cyklu planujemy wspierać polskie szkoły w tym, jak poruszać ten temat z młodymi ludźmi. Będziemy przygotowywać materiały edukacyjne i oferować kolejne szkolenia, kolejne webinaria i także budować takie zasoby, które będą najbardziej przydatne. Zachęcam Państwa do zarówno odwiedzenia strony internetowej CEO, www.ceo.org.pl, ale także tej zakładki, która jest dedykowana całemu cyklowi i tej kampanii, czyli łamane przez Ukraina. Tutaj będą się znajdowały wszystkie najbardziej aktualne informacje na temat naszych działań, a także będziemy publikować najnowsze materiały, które będą
wspierały Państwa, mamy nadzieję, w bieżącej pracy. Mam przyjemność dzisiejsze spotkanie poprowadzić z wspaniałymi ekspertkami, praktyczkami, które właśnie Państwu przedstawię. Bardzo miło mi powitać Annę Stramowską, nauczycielkę języka polskiego jako obcego w Szkole Podstawowej imienia 16 Pułku Ułanów Wielkopolskich w grupie. Ania współpracuje m.in. z Polską Akcją Humanitarną, z Fundacją EMIG. Pracowała także jako opiekunka świetlicy dla dzieci uchodźczych w ośrodku dla uchodźców. Witam Cię serdecznie, Aniu. Jest z nami także Barbara Gierczyńska-Wasłowicz, która pracuje w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Środzie Wielkopolskiej jako pedagog szkolny, uczy języka polskiego jako obcego oraz prowadzi zajęcia wyrównawcze dla uczniów cudzoziemskich z języka polskiego. Dzień dobry, Basiu. Dobry. A także Karolina Napierała, nauczycielka języka rosyjskiego, nauczycielka bibliotekarka z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Środzie Wielkopolskiej. Widzimy, że też jesteście razem w jednej przestrzeni ze sobą, też razem ze sobą pracujecie. I Karolina też jest członkinią zespołu do spraw wsparcia uczniów cudzoziemskich. O tym na pewno trochę więcej dzisiaj się także dowiemy. Witaj, Karolino. Dzień dobry. Miło mi także powitać naszą kolejną prelegentkę, dr Izabelę Czerniejewską, ekspertkę z zakresu edukacji wielokulturowej, specjalistkę do spraw uczniów imigrantów w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu, która wspiera szkoły w przygotowaniu do przyjęcia uczniów z doświadczeniami migracyjnymi. Iza pracuje także w Migrant Info Point w Poznaniu. Bardzo się cieszę, że do nas dołączyłaś. Dobry Państwu. Super. Cieszę się, że jesteśmy w komplecie. Ja już Państwu się przedstawiłam, więc możemy przejść do kolejnej informacji, też do takiego wprowadzenia jeszcze do kontekstu i też wyjaśnienia, dlaczego się dzisiaj spotykamy i jaki mamy cel też do zrealizowania podczas dzisiejszego spotkania. Znajdujemy się w takim momencie, w którym już dzieci i młodzież z Ukrainy zaczęły naukę w szkołach w Polsce albo zaraz pojawi się. Te dzieci trafiają albo do oddziałów przygotowawczych, albo do zwykłych klas, także z takimi różnymi doświadczeniami. Do tej pory miały do czynienia nasze prelegentki, więc także o to będziemy dopytywać i czerpać z Waszych doświadczeń. To, co jest szczególnie ważne, to oczywiście kontakt z rówieśnikami, rówieśniczkami i niezależnie od sytuacji na to na pewno warto kłaść nacisk. To jest i ważne, i potrzebne, i też chętnie usłyszymy o tym, jak to wygląda w Waszych szkołach, w Waszych placówkach. My w Centrum Edukacji Obywatelskiej na bieżąco też śledzimy te sytuacje, różne proponowane rozwiązania. Będziemy starali się też adekwatnie do tych potrzeb kierować nasze wsparcie i z pewnością różnych spotkań i szkoleń będzie znacznie więcej. Mamy więc świadomość, że tym dzisiejszym webinarium nie odpowiemy na wszystkie potrzeby, natomiast skupimy się na takich trzech obszarach. Po pierwsze, chcemy zauważyć te potrzeby i zidentyfikować, którymi w pierwszej kolejności warto się zająć właśnie w takim momencie, kiedy trafia do naszej klasy nowy uczeń, uczennica, który ma takie doświadczenie migracyjne. Mówimy tutaj szerzej o tym doświadczeniu migracyjnym, chociaż w pierwszej kolejności oczywiście z myślą o uczniach i uczennicach z Ukrainy, ale pamiętajmy o tym, że to mogą być także uczniowie i uczennicy z innych krajów albo o innym takim podłożu. Zaprezentowanie przykładów i praktycznych wskazówek. Bardzo nam zależy na tym, żeby te informacje, które tutaj będą się pojawiały, były najbardziej możliwie, najbardziej przydatne do zastosowania także w Państwa szkołach, w Państwa placówkach, więc będziemy pokazywać bardzo konkretne przykłady. I też, żeby stworzyć taką przestrzeń do wymiany doświadczeń, mam nadzieję, że chociażby ten czat będzie dawał nam taką możliwość, żeby także Państwo dzielili się swoimi
różnymi doświadczeniami. Zachęcam do zadawania pytań. Dla nas to też są bardzo cenne zawsze informacje, z których korzystamy i które pozwalają nam adekwatnie też do tych potrzeb kierować naszą ofertę. Informacyjnie link do zaświadczeń będzie podany pod koniec webinarium, więc będzie taka informacja w odpowiednim momencie zaprezentowana. A teraz chciałabym Państwa zaprosić do takiej krótkiej aktywności na sam początek naszego dzisiejszego spotkania, do wypełnienia Menti, do odpowiedzi na pytanie, czego potrzebuje dziś Twoja szkoła oraz nauczyciele i nauczycielki. To jest pytanie, które jest szalenie ważne dla nas. Jesteśmy ciekawi, jakie są Państwa doświadczenia z tego ostatniego okresu i jakie są te potrzeby. Zapraszam do wejścia na stronę www.menti.com. Na czacie będzie link, a także kod, który należy wpisać. Można także zeskanować ten QR kod i przez niego wejść na stronę. A my za chwilę zobaczymy pierwsze wyniki, pierwsze odpowiedzi. Dla nas to będzie cenny materiał do dalszej analizy. Widzę taką informację, że nie wszyscy mogą dołączyć do spotkania. Jeśli są problemy z wejściem na Zooma, to zachęcam Państwa do wejścia na stronę na Facebooku, na adres, pod adres Centrum Edukacji Obywatelskiej. Tam jest streaming na żywo, więc można tam dołączyć do spotkania. Również osoby, które dołączą do spotkania na Facebooku, otrzymają zaświadczenie, link do zaświadczenia, które będzie można pobrać. Bardzo dziękujemy za pierwsze odpowiedzi na Menti. Jakie są te potrzeby? Stabilizacja, widzę, że się pojawia, spokoju, psycholog, docenienia, wiedzy, umiejętności nauczania języka polskiego jako obcego, wskazówek do pracy z dziećmi, energii, czasu, empatii, wyrozumiałości, odrzucenia starych schematów i stanięcia po stronie prawdziwej edukacji. Wsparcia językowego, psychologicznego, kadrowego, wiedzy jak uczyć, wyposażenie pracowni. Widzę, że pojawiło się już ponad 200 odpowiedzi. Bardzo dziękujemy za tak liczne sygnały z Państwa strony. Nie będziemy w stanie oczywiście odczytać teraz podczas tego spotkania wszystkich, ale poddamy je z pewnością analizie. Zachęcam też Państwa do przeglądania na tej stronie innych odpowiedzi. Państwo też mają taką możliwość. Dziękuję. Proponuję, żebyśmy na tym etapie przerwali udostępnianie i przeszły już do też rozmowy z naszymi prelegentkami. Drogie pytanie. Co w tym ostatnim okresie u Was się wydarzyło, bo minęły już 2 tygodnie od wybuchu wojny w Ukrainie. Dokładnie 2 tygodnie temu o tej porze spotykaliśmy się też jako Centrum Edukacji Obywatelskiej, być może też z częścią z Państwa na Zoomie, żeby zastanowić się, jak o wojnie rozmawiać z dziećmi, z młodzieżą. I dziś jesteśmy już w zupełnie innym miejscu. To są raptem 2 tygodnie, a jak wiele w różnych miejscach, w tym w naszych szkołach się zmieniło. Też jesteśmy, czy mamy taką coraz większą świadomość wyzwań, przed którymi stoimy, świadomość też tego kryzysu humanitarnego, z którym mamy do czynienia także w Polsce. Co w tym czasie wydarzyło się w Waszych szkołach? Aniu, czy możemy zacząć od Ciebie? Tak, oczywiście. Proszę Państwa, od 2 tygodni wszyscy jesteśmy świadkiem tego dramatu, który rozgrywa się na wschodnich rubieżach naszej granicy. Przeżywają to zarówno dorośli, ale przeżywają też to dzieci. Jesteśmy nauczycielami i naszą powinnością jest objaśnianie i wyjaśnianie świata dzieciom. W związku z tym w momencie, kiedy wybuchła wojna na Ukrainie, pedagog
i psycholog szkolny za pomocą dziennika elektronicznego przesłały panie materiały dla wszystkich nauczycieli, którzy chcieliby przeprowadzić zajęcia w ramach zajęć z wychowawcą na temat, jak rozmawiać z dziećmi o wojnie. Jak wiemy, aby rozmawiać z dzieckiem na ten trudny temat, nie jest łatwo. Pomocna może być także literatura do tego. W związku z tym w bibliotece szkolnej powstała wystawka książek, która może posłużyć do lepszego objaśnienia tematu, bądź też wprowadzenia dziecka w tę tematykę zgodnie z jego rozwojem psychofizycznym. Ponadto na zajęciach historii i WOS-u, zwłaszcza w starszych klasach, podjęto tematy związane właśnie z wybuchem wojny rosyjsko-ukraińskiej, aby lepiej poznać jej kontekst, by zrozumieć jej przyczynę, ale też aby porozmawiać o jej skutkach. W klasach młodszych nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej przygotowywały różnego rodzaju informacje dla uczniów na temat Ukrainy, ale też przypinki, kokardy w barwach flagi ukraińskiej. Ponadto to się może akurat przypadkowo zbiegło z Dniem Kobiet, ale samorząd uczniowski podjął taką inicjatywę, że ogłosił konkurs plastyczny zatytułowany Kobiety, które zmieniły świat. I okazuje się, że uczniowie naszej szkoły żywo się przyglądają wydarzeniom, które się rozgrywają obecnie i pojawiły się chociażby takie postacie jak Anna Politkowska. Dyrektor naszej szkoły, ponieważ jesteśmy szkołą wielokulturową od 2008 roku, kiedy w grupie powstał ośrodek dla uchodźców, służy obecnie wszelkimi wskazówkami i pomocą swoim doświadczeniem samorządom szkolnym, które samorządom oraz szkołom, którym przyjdzie się zmierzyć z tym problemem z pracą z uczniem cudzoziemskim, a nie jest to łatwa praca, więc też dzieli się tym doświadczeniem na różnych forach, na różnych spotkaniach. Myślę, że też na godzinach wychowawczych na pewno pojawił się ten temat i każdy nauczyciel w własnym zakresie z własną klasą przygotowywuje uczniów na przyjęcie nowego ucznia z Ukrainy. Bo my jesteśmy szkołą, w której uczą się uczniowie cudzoziemscy. Obecnie są to Czeczeni, Gruzini, ale również są to dzieci z Afganistanu. Dziękuję. Dziękuję Aniu bardzo. Dostajemy taki sygnał tutaj na czacie, że czasem urywa dźwięk, więc mam taką prośbę przy następnej wypowiedzi, jakbyś mogła może mikrofon troszeczkę bliżej trzymać. Dobrze. Jeszcze, żeby Dobrze. Poprawić jakość dźwięku. Dziękujemy też Państwu za ten sygnał. Karolino, zapraszam teraz Ciebie do podzielenia się krótko tym, co w tych ostatnich tygodniach się wydarzyło u Was. Ja myślę, że my tutaj będziemy się z Basią dopełniać i powiemy o tym naszym działaniu Solidarni z Ukrainą. Ja tylko tak od siebie, z racji tego, że uczę języka rosyjskiego, to uznałam za stosowne, że każdą moją lekcję z każdą klasą muszę tak przegadać dosłownie, tak, na ten temat, bo wiadomo, że język rosyjski kojarzy się teraz w sposób tutaj akurat w tej sytuacji niezbyt dobrze, że tak powiem. Więc uznałam, że należy tą każdą lekcję z każdą klasą już sobie odpuścić materiał, że tak powiem, ten, który miał być zrealizowany, a po prostu porozmawiać na ten temat i uzmysłowić, że ten język może się okazać jedynym na tym wstępnym etapie, kiedy te dzieci nie znają innego, nie znają języka polskiego, jedynym komunikatywnym takim w porozumiewaniu się. I ci uczniowie będą może nieliczni potrafili się porozumieć na takim wstępnym etapie z tymi uczniami. Także z mojej strony też musiałam uzmysłowić, że dla nich sytuacja jest trudna, bo nie zgadzają się z tym, co się dzieje, ale dla mnie
nie jest też łatwa ta sytuacja z racji tego, że uczę języka rosyjskiego. Także zrozumieliśmy się nawzajem, trzeba było uczulić i tak ze spokojem troszeczkę do tego podejść i uczulić, że no tutaj musimy współdziałać ze sobą i rozumieć siebie wzajemnie, te swoje niepokoje, swoje obawy. Ja rozumiem podejście uczniów i jakieś ich obawy i może czasami nawet sprzeciwy, a oni też muszą zrozumieć sytuację, jaką jest i gdzieś tam na pewno znajomość języka wykorzystają. Basiu, może... To znaczy my pracujemy w szkole ponadpodstawowej, więc w tym pierwszym dniu inwazji Rosji na Ukrainę nasi uczniowie próbowali wyrazić swoją solidarność. Prosili nas o to, aby im umożliwić konkretne działania. I dlatego uczniowie klasy maturalnej pod kierunkiem polonistki napisali scenariusz audycji radiowej, która była nadawana przez szkolny radiowęzeł Bądźmy solidarni z Ukrainą. Ja nie pamiętam, aby kiedykolwiek uczniowie tak emocjonalnie przyjmowali treści tam zawarte. Widać było autentyczne wzruszenie podczas słuchania hymnu Polski, hymnu Ukrainy. Następnego dnia poproszono nas o kolejne działania i rzeczywiście reprezentanci wszystkich klas wykonywali na 2 godzinach lekcyjnych symboliczne serca wsparcia dla wschodnich sąsiadów, a uczniowie z Ukrainy wpisywali na nich po ukraińsku hasła wsparcia. Te serca zostały rozwieszone na naszych szkolnych korytarzach i one przypominają właściwie, a nawet nie muszą przypominać, one są takim dowodem jakby tej naszej jedności i tej naszej solidarności. Poza tym mamy jedną tablicę, którą oddaliśmy we władanie właśnie naszym uczniom cudzoziemskim i oni tam zamieszczają konkretne informacje, które chcą, żeby się pojawiły i w szkole i żeby uczniowie ich koledzy, koleżanki z Polski o pewnych informacjach też wiedzieli. Poza tym w pierwszym tygodniu została do szkoły przyjęta 17-letnia uczennica z bagażem uchodźcy. Przerażenie, strach, niepewność i łzy w oczach, tyle pamiętam z tego pierwszego spotkania. I w takim oswajaniu nowego miejsca bardzo, bardzo pomocni okazali się uczniowie z Ukrainy, z drugich, trzecich, czwartych klas, bo to oni właśnie z nią zaczęli rozmawiać i właściwie ona się uspokajała. Obecnie chodzi do szkoły, czuje się zaopiekowana, bezpieczna, a nam w sumie o to chodziło. I jeszcze nie możemy zapomnieć o naszych maturzystach z Ukrainy, którzy coraz częściej jadą na granicę polsko-rosyjską, polsko-ukraińską po swoich bliskich. Po powrocie jeden z nich mi powiedział, przywiozłem babcię i kota, nie zabrałem dziadka, bo był zbyt chory, żeby wyruszyć. Ja myślę, że te doświadczenia takie traumatyczne dla naszych uczniów no są na tyle poważne, że my próbujemy na ile się da zapewnić im poczucie stabilizacji, ale nie jest to naprawdę łatwe. I to były takie pierwsze reminiscencje z tego, co właściwie działo się dotąd w naszej szkole. Bardzo Wam dziękuję, Karolino i Basiu. I Izo, do Ciebie pytanie, jakie są Twoje główne refleksje po tym krótkim czasie? To, co mi się udało w tym krótkim czasie zrobić tak naprawdę i to, czym się zajęłam, to odbieranie telefonów, uspokajanie z jednej strony, ale z drugiej strony sieciowanie, ponieważ uważam, że w tym momencie musimy wszyscy się zebrać tak, jak możemy w zespołach przeróżnych i psychologowie, i nauczyciele, i dyrektorzy, i miastowo, i międzymiastowo i współpracować po prostu. I to też robię. Zaczęłam zbierać pewne materiały i je porządkować oraz przekazywać innym, żeby były dostępne. No i tak naprawdę teraz czekamy na owoce, na pierwsze owoce, czyli tak naprawdę na odbiór i wykorzystanie tych materiałów i tych wszystkich naszych przekazów w praktyce, bo każdego dnia się pojawiają nowi uczniowie we wszystkich szkołach i każdy z nas się mierzy z różnymi trudnościami. Mamy jeszcze sporo do zrobienia. Bardzo dziękuję, Izo. Mam też takie poczucie, że w liceum też to był intensywny czas przygotowania między innymi różnego rodzaju materiałów edukacyjnych. Te, które dotyczą bezpośrednio sytuacji związanej z wojną w Ukrainie i tego, jak
radzić sobie w takiej sytuacji, znajdują się pod tymi linkami, które już widziałam, że na czacie Państwo otrzymali. Tutaj prezentujemy kilka z nich, które właśnie w ciągu tych ostatnich dwóch tygodni powstały, między innymi dotyczące tego, jak w domu i w szkole rozmawiać z dziećmi i młodzieżą o wojnie w Ukrainie, materiały przygotowane przez psycholożki, jak z uczniami rozmawiać o wojnie wtedy, kiedy w klasie są uczniowie z Ukrainy, Rosji lub Białorusi, więc też jak w takich sytuacjach radzić sobie z poruszaniem takich tematów. Przygotowaliśmy także serię takich materiałów do wykorzystania podczas różnych zajęć, czy przedmiotowych, czy podczas godzin wychowawczych, zarówno dla klas 4-8 szkoły podstawowej, ale też dla szkół ponadpodstawowych. Wojna w Ukrainie, emocje, fakty, wartości i działania. To są, każdy z nich zawiera w sobie takie 4 sekcje, z których można wybrać krótkie aktywności w zależności od potrzeb, od tego, jakie tematy też wybrzmiewają w rozmowach między uczniami i uczennicami, to tak można dostosować te zajęcia i przygotować swoją lekcję. I jeszcze jedna kwestia, do której też chciałam Państwa zaprosić, zachęcić do zajrzenia, to jest taka infografika 8 potrzeb, jak przygotowywać się do rozmowy w klasie o uchodźstwie i migracjach. Materiał, który powstał już jakiś czas temu, natomiast do części potrzeb można się odwołać, także tych, z którymi teraz się mierzymy. My zidentyfikowaliśmy takich 8 obszarów związanych z tym, jak poruszać z młodymi ludźmi kwestie związane właśnie z tym tematem. Ta infografika krótko je podsumowuje, natomiast jak klikną Państwo w link albo dostaną się do tego materiału przez naszą stronę internetową, to do każdej z tych potrzeb, do każdej z tych sekcji znajduje się zestaw materiałów do wykorzystania, zarówno metodycznych, merytorycznych, różnego rodzaju filmy do dalszej pracy w klasie. Oczywiście wszystkie te materiały są dostępne bezpłatnie. Link jest na czacie, więc zachęcam do tego, żeby po spotkaniu także do tych materiałów sięgnąć. I chciałabym teraz Państwa zaprosić do takiej części dotyczącej tego, jak też możemy przygotować się jako nauczyciele, nauczycielki albo edukatorzy, edukatorki na przyjęcie ucznia lub uczennicy z Ukrainy. Od czego zacząć w ogóle te przygotowania kadry pedagogicznej? I ja jako pierwszą zaproszę Anię do podzielenia się swoimi doświadczeniami. Postaram się mówić głośniej, bo tutaj są ciągle sygnały, że zacina głos. Ja chciałabym się odnieść może na samym początku do rozporządzenia z 2017 roku, które pomaga nam nauczycielom, Radzie Pedagogicznej, ale przede wszystkim dyrektorowi szkoły zorganizować tę pomoc uczniom cudzoziemskim na terenie szkoły. Rozporządzenie mówi jasno o tym, że ono też zostało oczywiście przez wczorajszą specustawę doprecyzowane. Na terenie szkoły możemy zatrudniać asystenta międzykulturowego. Nie jest to łatwe zadanie. Dlaczego? Dlatego, że dobrze by było, gdyby asystentem międzykulturowym była osoba, która włada językiem ucznia. Tak, jeśli mieszkamy w małych miejscowościach, jest to bardzo, bardzo trudne. My na szczęście możemy się pochwalić tym, że zatrudniamy asystenta międzykulturowego. Ten asystent jest zatrudniany oczywiście w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę. To też jest kłopot, gdyż nie wszystkie organy prowadzące szkołę są zdolne do tego, aby finansować taką pomoc dla szkół. Ważne jest, aby zatrudniając asystenta międzykulturowego, dyrektor w porozumieniu z Radą Pedagogiczną ustalił jakby zakres obowiązków tej osoby. Asystent powinien zapewniać pomoc w sytuacjach trudnych i konfliktowych. Ta pomoc powinien być mediatorem pomiędzy nauczycielami a uczniem cudzoziemskim. Powinien też dbać o podtrzymywanie tożsamości narodowej naszych uczniów,
ale też swoją pomocą powinien objąć ucznia w czasie zajęć lekcyjnych po to, żeby w toku lekcji służyć mu pomocą, ewentualnym tłumaczeniem, objaśnianiem tego, co się dzieje na zajęciach. Asystent międzykulturowy powinien też czuwać nad wynikami edukacyjnymi, nad postępami ucznia, powinien być w stałym kontakcie z rodzicami oraz informować o frekwencji dziecka w szkole. Ponadto w sytuacjach spornych, trudnych, w sprawach wychowawczych dotyczących ucznia powinien brać udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej. My mamy to szczęście, że tak jak już wcześniej tutaj podkreślałam, mamy tego asystenta międzykulturowego zatrudnionego w szkole. Jest to osoba, która posługuje się językiem rosyjskim. Niekoniecznie jej pomoc była wykorzystywana w momencie, kiedy pojawili się uczniowie z Afganistanu, zwłaszcza tutaj był problem z barierą językową. Musieliśmy się z tym zmierzyć. Niemniej jednak zadania, które ta osoba przejęła, miały za zadanie kontrolowanie właśnie frekwencji, uczestniczenie w zajęciach szkolnych oraz kontakt z ośrodkiem dla cudzoziemców w grupie. Jeśli Państwo nie będziecie mogli takiego asystenta międzykulturowego zatrudnić, będzie to trudne ze względu chociażby na zasoby ludzkie albo finansowe, warto też poprosić o pomoc fundacje, które zajmują się pracą z cudzoziemcami. My z takiej pomocy również korzystamy, tutaj zaprzyjaźniona z nami Fundacja EMIG z Torunia. Między innymi dofinansowuje nam też etat tego asystenta międzykulturowego, ale w momencie, kiedy go nie było, służyła też wolontariuszami, którzy pomagali nam w tłumaczeniach bądź w kontakcie z rodzicami. Druga możliwość, którą zapewnia nam rozporządzenie z 2017 roku, to jest możliwość tworzenia klas przygotowawczych. W pierwszym semestrze mieliśmy dwa takie oddziały dla klas 1-3 i dla klas 4-6. Obecnie została nam jedna klasa przygotowawcza w klasach 1-3. Jest to bardzo dobra forma wsparcia dla dzieci, które nie znają języka polskiego na poziomie wystarczającym do korzystania z nauki na lekcjach. Klasy przygotowawcze zgodnie z rozporządzeniem mogły liczyć od jednego ucznia do 15. Wczoraj się to zmieniło. Okazuje się, że w takiej klasy przygotowawczej na poziomie wiekowym może uczęszczać 25 osób. Dlaczego jest takie ważne, aby uczniowie, którzy nie znają języka polskiego, uczęszczali do klasy przygotowawczej? Jest to o tyle ważne, że każdy z nas, każdy nauczyciel jest zobligowany do realizowania podstawy programowej zgodnie z przyjętym zestawem programów nauczania, ale w takim oddziale może się ta praca skoncentrować na dzieciach, może być zindywidualizowana. Wszystkie formy i metody pracy mogą być dostosowane właśnie do potrzeb i umiejętności językowych dzieci. Dziękuję. Bardzo Ci dziękuję, Aniu. Basiu, to podobne pytanie do Ciebie. Jak możemy się przygotować jako nauczyciele, nauczycielki, edukatorzy, edukatorki na przyjęcie ucznia lub uczennicy z Ukrainy? Chętnie posłucham o Waszych doświadczeniach dotyczących współpracy w szkole, jaką udało Wam się nawiązać. Zapraszam.
Ja myślę, że pracując w szkole wielokulturowej powinniśmy pracować wspólne normy i zasady postępowania, ponieważ zdecydowanie ułatwi nam to pracę. W szkole, w której ja pracuję od 2018 roku, właściwie jesteśmy szkołą wielokulturową i myśmy rozpoczynali od dostosowania wewnątrzszkolnych dokumentów do potrzeb ucznia cudzoziemskiego, bo tylko wtedy możliwa była indywidualizacja procesu nauczania. Poza tym co roku we wrześniu albo gdy uczniowie przybywają do naszej szkoły, bo zdarza się, że również w ciągu roku szkolnego dokonujemy diagnozy kompetencji językowych. I w myśl wszystkich zapisów właśnie na podstawie diagnozy kompetencji językowych nasi nauczyciele ustalają dla uczniów zakres wymagań ze swojego przedmiotu. Dzięki temu nauczyciele nie muszą ślepo podążać za treściami z podstawy programowej. Działanie to w jakimś stopniu redukuje z jednej strony poczucie bezradności, że nie znaleźliśmy sposobu na realizację jakiegoś hasła programowego, a z drugiej strony daje nam poczucie bezpieczeństwa. Uczeń cudzoziemski, uczeń z doświadczeniem uchodźczym ma w szkole poczucie bezpiecznie, ma poznać początkowo naszą kulturę, nasze obyczaje, uczyć się zwłaszcza języka polskiego na płaszczyźnie komunikacji, a później dopiero na tej płaszczyźnie dydaktycznej. Warto stworzyć na swój użytek taką kartę potrzeb i sukcesów dydaktycznych ucznia, by w ten sposób monitorować przyrost wiedzy bądź też regres, bo takie też się zdarzają. I rzeczywiście 2 lata temu ukonstytuował się w naszej szkole zespół do spraw wsparcia uczniów cudzoziemskich, ale bardzo szybko zaczął współpracować z całym gronem pedagogicznym, ponieważ osoby, które pracują w tym zespole, przekazują wyniki diagnozy w zakresie kompetencji językowych uczniów, ustalają zakres pomocy dla danych uczniów, diagnozują potrzeby edukacyjne, ale też w jakimś stopniu wprowadzają wskazówki do pracy właśnie z uczniem z doświadczeniem migracji. Myślę, że do takich dobrych jakby wskazówek, które warto Państwu przekazać, należą chociażby te, że konsekwentnie stosujemy teksty preparowane. Ja tutaj odwołam się do tego, czego w zasadzie nauczyłam się w ODN-ie od Izy i bardzo, bardzo dziękuję za to, ponieważ to preparowanie tekstów, a więc streszczanie, upraszczanie na poziomie właśnie leksyki i składni, materiałów, z których uczeń będzie korzystał, ułatwia pracę nie tylko uczniowi, ale ułatwia również pracę nauczycielom, aczkolwiek tej pracy jest znacznie więcej dla tych nauczycieli. Ale ucząc właściwie uczniów z doświadczeniem migracji, wykorzystujmy materiał ikonograficzny, wykorzystujmy mapy, schematy, zdjęcia. Instrukcje poza tym do tych naszych zadań powinniśmy przekazywać prostym językiem. I to, co się sprawdziło w naszej szkole, to przygotowanie notatek dwujęzycznych. Mogą one być rzeczywiście z korzystaniem translatora, ale również sprawdziany nasi nauczyciele częściowo przygotowywali w sposób dwujęzyczny, to znaczy, jeśli były trudne pytania, zapisywali w języku, który znał uczeń, dostosowywali do wiedzy i do kompetencji ucznia. I tak na początku rzeczywiście bardzo istotnym i fajnym rozwiązaniem były tak zwane tematyczne słowniczki, ponieważ przygotowywane one były początkowo przez nauczyciela i ucznia polskiego wolontariusza. I przy ich tworzeniu towarzyszyła zawsze nauczycielowi taka refleksja, co musi wiedzieć mój uczeń, aby mógł uczestniczyć w lekcji. Więc przygotowywane słownictwo dotyczyło tematu, działu, lektury. Po pewnym czasie nauczyciel właściwie przestawał tworzyć hasła, tworzył je uczeń cudzoziemski z uczniem wolontariatu. I
znowu przyświecało takie, właściwie bazował na tym, co uczeń już umiał. Więc definicja obrastała schematami, pojawiały się synonimy, pojawiały się antonimy i właściwie pojawiała się mapa słów. I to było takie naturalne bogacenie słownika ucznia, ale również tego specjalistycznego, ponieważ w naszej szkole, w technikum, no są różne profile, więc jakby to słownictwo specjalistyczne jest na różnym, właściwie w różnych dziedzinach i no, uczniowie cudzoziemcy nie zawsze mogą i nie znają go. W naszym zespole jedna osoba jest odpowiedzialna za koordynację pracy z uczniem, tak zwanym bliźniakiem. O tym uczniu bliźniaku ja jeszcze powiem później. Druga osoba za kontakt z rodzicami, a trzecia to jest zazwyczaj pedagog za kontakt z uczniem cudzoziemskim. To podzielenie prac wydaje się być bardzo sensowne. I jeszcze tak na koniec mogę powiedzieć, że praca z uczniem cudzoziemskim będzie o wiele skuteczniejsza, gdy my będziemy jako nauczyciele bardziej otwarci i przyjaźni nastawieni do nich. Dziękuję. Bardzo dziękuję, Basiu. Widzę różne pytania, też dziękuję, bo Aniu, widzę, że na czacie odpowiadasz tutaj na Zoomie na część z nich. Pojawiło się między innymi pytanie o wzór kart indywidualnych potrzeb i sukcesów. Czy taki materiał jest gdzieś dostępny, czy można z niego skorzystać? Nie słyszymy Cię, Basiu, teraz. Już chyba by nie słychać mnie. To znaczy mamy, w naszej szkole jest zakładka Wielokulturowa Szkoła. Tam się pojawiło dużo materiałów, ale nie mamy jeszcze jej wrzuconej, więc w najbliższym czasie będzie ta karta wrzucona. Świetnie, to my poprosimy link tutaj na czacie, gdybyście mogły zamieścić, to zainteresowane osoby będą mogły zaglądać na stronę Waszej szkoły i też zapoznawać się z tymi materiałami. Widziałam je, jest ich naprawdę bardzo dużo, wszystkie wartościowe, więc też do tego Państwa zachęcam. Bardzo dziękuję. Pytanie teraz, już przechodzimy do kolejnej części, czyli jak przygotować wszystkich uczniów i uczennice na przyjęcie w szkole nowych kolegów i koleżanek. I teraz Ciebie, Izo, bym poprosiła o zabranie głosu. Jak to wygląda z Twojej perspektywy? O co w pierwszej kolejności warto zadbać? Na co zwrócić uwagę? Ja jeszcze tylko powiem, bo ja się tutaj zaangażowałam też trochę w czat i tam umieszczam pewne materiały dla Państwa, bo też widzę, że są takie pytania i takie potrzeby. Wydaje mi się, że warto w tej sytuacji w ogóle korzystać z kilku już wypracowanych rzeczy. Na przykład umieściłam Państwu przed chwileczką program nauczania języka polskiego jako obcego przygotowany przez Fundację Reja, ale na zlecenie Ministerstwa Edukacji 2 czy 3 lata temu. To jest program, który był przygotowany dla oddziałów przygotowawczych, ale z tego co wiem, również można wykorzystywać ten program albo fragmenty tego programu w pracy takiej dodatkowych godzin języka polskiego, także myślę, że nie wszyscy z Państwa wiecie o tym programie, dlatego go umieszczam. Jak przygotowywać szkołę w ogóle, tak? Szkołę całościowo. I jeszcze może tutaj wrócę, też było kilka pytań dotyczących języka. Języka rosyjskiego, ukraińskiego, angielskiego, w jakim języku się w tej chwili porozumiewać. Ja też prowadzę mnóstwo dyskusji na ten temat i muszę Państwu powiedzieć w ogóle, że Poznań jest dość specyficzny, bo tak jak rozmawiam z ludźmi z Warszawy czy nawet z Gdańska, to się okazuje, że tam jest trochę inaczej. Ale w Poznaniu też jest inaczej, co mi daje do myślenia, że musimy każdą szkołę, nawet każdą osobę traktować bardzo indywidualnie, zresztą tak jak zawsze. W związku z tym ja zawsze mówię, zwróćmy uwagę na to, z kim rozmawiamy i zapytajmy się tego ucznia, tego rodzica najpierw, nieważne czy to uczeń przyjechał teraz, czy przyjechał przed wojną, czy wcześniej, jaki jest jego pierwszy język, bo być może usłyszymy tutaj, że to jest właśnie język rosyjski, pomimo tego, że jest wojna z Rosją, to jest jego pierwszy język i my tak naprawdę stosując zasadę taką, że wszystkie osoby z Ukrainy porozumiewają się w języku ukraińskim, możemy również krzywdzić tych naszych nowych uczniów i ich rodziców. Także zapytajmy się. I dlatego też, ponieważ właśnie powiedziałam, specyfika Poznania i nawet Wielkopolski jest taka, że tutaj bardzo wielu uczniów z Ukrainy trafia
którzy są rosyjskojęzyczni w pierwszej kolejności. Oni nabywają język ukraiński, ale dopiero w szkole. A rodzice, no niektórzy, że tak powiem, ten ukraiński znają, ale już przestali go używać, a dzieci jeszcze nie zaczęły używać albo nie znają go tak dobrze, bo dopiero zaczęły tę edukację szkolną. Dlatego zwróćmy na to uwagę. I w związku z tym moja rekomendacja jest, że jeżeli już wiemy, kto do nas trafia, to na przykład jeżeli oznaczamy szkołę, robimy sobie plansze, robimy powitania, to również z taką wrażliwością na to, że to może być również język rosyjski i oczywiście język ukraiński jak najbardziej. Więc to jest też taka pierwsza rzecz. Z takich językowych kwestii jak przygotować, myślę, że szkołę i klasę, na pewno klasę, do której uczniowie przyjdą, to warto nauczyć uczniów kilku podstawowych bardzo zwrotów. Albo właśnie powiesić, napisać na tablicy, powiesić gdzieś jakiś plakat, nawet takie podstawowe słowa typu dzień dobry, cześć, jak się czujesz, co u ciebie słychać dzisiaj, żeby uczniowie po prostu znali je, nawet jeżeli wykorzystają tylko raz albo tylko dwa razy, to naprawdę to dużo daje na rozpoczęcie dobrej relacji. Myślę, że tak naprawdę wprowadzenie nowego ucznia do szkoły i rodzica to jest w dużym stopniu stworzenie takiej bezpiecznej atmosfery w szkole, otwartej szkoły i takiej szkoły, w której nawiązuje się relacje. Czyli tak naprawdę również takie relacje, póki nie znamy języka swojego wzajemnego, bo te kilka słów w języku ukraińskim nam nie da takiej dobrej, mocnej podstawy, ale tworzenie poczucia, że ten uczeń, ta uczennica i jego rodzice są tutaj u nas bezpieczni, że my dajemy im to poczucie bezpieczeństwa i wsparcia, pomimo trudności językowych. To zostawiamy sobie na drugi plan. Jeszcze może jedną rzecz dodam. Warto przed, jeżeli mamy taką możliwość, zanim uczeń przyjdzie do naszej klasy, porozmawiać z rodzicami, czy przekazać im informacje chociażby rodzicom uczniów, porozmawiać z uczniami w klasie. Jeżeli jest taka możliwość, to ustalić taki trochę kontrakt w klasie, jak się komunikować, jeżeli nie znamy języka, ale tak naprawdę również jak reagować, jeżeli już jakaś komunikacja jest. Ostatnio mnie zaskoczyła taka sytuacja, o której słyszałam w jednej szkole, gdzie uczniowie rozmawiali na początku lekcji angielskiego z nowym uczniem, nie wiem w jakim języku, jakoś rozmawiali, po czym dostali polscy uczniowie, zostali ukarani wpisem do dzienniczka za to, że rozmawiają w trakcie lekcji, tak? A tymczasem powinni zostać pochwaleni za to, że nawiązują relacje z uczniem, który dopiero do nas przyjechał. Także myślę, że musimy się troszeczkę przestawić na inne myślenie. To nie jest przeszkadzanie na lekcji, tylko to jest nawiązywanie relacji, nawiązywanie kontaktów z nowym uczniem. Bardzo dziękuję, Izo. Basiu, jak wygląda to doświadczenie u Was? Powiedziałaś, że wrócisz jeszcze do wątku bliźniaka, więc chętnie jeszcze o tym byśmy usłyszeli. Dobrze, ja myślę, że taką dobrą metodą czy w nawiązywaniu pozytywnych relacji jest budowanie wsparcia uczniowskiego. I już w pierwszym dniu, ja może nawiążę do tej uczennicy, która się u nas pojawiła, w pierwszym dniu został jej przydzielony tak zwany bliźniak. To nie jest rzecz nowa, to jest rzecz, którą myśmy wypracowali już sobie na początku naszej drogi, czyli 4 lata temu. Któż to jest ten bliźniak? To jest polski uczeń, który pomaga w odnalezieniu się uczniowi cudzoziemskiemu w przestrzeni szkoły. Staje się jego przewodnikiem, często tłumaczem, takim interpretatorem rzeczywistości szkolnej. Ale myślę sobie teraz, że nie tylko rzeczywistości szkolnej, ponieważ dużo łatwiej jest nawiązywać relacje w przestrzeni pozaszkolnej i uczyć się języka polskiego w takich interakcjach z rówieśnikami. I ja w swojej klasie, w klasie maturalnej, mam ucznia z Ukrainy, który brał udział
w tak zwanych wszystkich osiemnastkach, które w klasie się odbywały. I muszę powiedzieć, że razu pewnego, ponieważ zostało to nawet udokumentowane, on podziękował klasie za to, że właściwie tak od początku się nim zajęli i że on tak dobrze, bo mówi rzeczywiście już dobrze po polsku, mógł zafunkcjonować w tej szkole. I on od pierwszej klasy miał właśnie takiego swojego bliźniaka. Aczkolwiek teraz, kiedy pojawiła się uczennica właśnie z tym bagażem uchodźczym, to pomyśleliśmy sobie, że skoro są już uczniowie w klasie maturalnej z Ukrainy, oni mogą się takimi przewodnikami dla niej stać. I teraz rzeczywiście ona ma takiego kolegę z czwartej klasy, aczkolwiek też została jej przydzielona taka osoba z klasy trzeciej, jest to uczeń polski i myślę, że jest to dobra praktyka. Ale też chcę powiedzieć o jednej rzeczy tutaj, bo może to mi umknęło, mianowicie kiedy pojawiła się uczennica, w ogóle gdy wybuchła wojna, do jednej z nauczycielek został wysłany SMS od mamy, która poinformowała, że córka i kilkoro uczniów nie rozumieją, z jakich powodów ta wojna wybuchła, nie znają aspektu politycznego, a czytają często fake newsy. I stąd była konieczność wyjaśnienia tej kwestii i odbyły się już lekcje z nauczycielem historii właśnie na ten temat. No może nam jest łatwiej, ponieważ my mamy uczniów ze szkół ponadpodstawowych, więc oni są już starsi i wiem, że te lekcje będą kontynuowane, bo taka konieczność rzeczywiście chyba w tych klasach jest i ona też przygotowuje poniekąd klasę na przyjmowanie, myślę, że coraz większej ilości już tych uczniów w naszych szkołach. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Dostajemy bardzo dużo pytań zarówno na czacie na Zoomie, jak i na Facebooku. Staramy się w miarę możliwości na bieżąco na nie odpowiadać i z góry przepraszam, jeśli na któreś pytanie nie wybrzmi odpowiedź. Natomiast będziemy mieć te pytania zapisane i będziemy starali się albo do nich odnosić teraz, albo też wracać podczas kolejnych spotkań. Przechodzimy teraz do kolejnej części, jak powitać ucznia, uczennicę z Ukrainy albo z innego kraju i zadbać o nią czy o niego w pierwszych dniach szkoły. Aniu, jakie są Twoje doświadczenia z tego zakresu? O czym byś powiedziała właśnie w kontekście tych działań, które podejmowaliście na przykład w grupie? Tak, niezmiernie ważne jest, aby ten uczeń, który do nas trafia, poczuł się bezpiecznie. Jeśli chodzi o uczniów z Ukrainy, to są dzieci, które tutaj przyjeżdżają do nas z ogromnym bagażem, z traumą wywołaną konfliktem zbrojnym. Do tego dochodzi nowa sytuacja stresogenna, którą jest obecność w obcej szkole, wśród obcych rówieśników, nie posługujących się jego językiem rodzimym. Więc warto byłoby poświęcić temu uczniowi trochę więcej czasu. Na początek należałoby tego ucznia przede wszystkim oprowadzić po szkole, pokazać mu wszystkie najważniejsze miejsca. Warto też oswoić pomieszczenia szkolne. My to tak nazwaliśmy, oswajanie pomieszczeń szkolnych, czyli dobrze by było, gdyby na drzwiach wszystkich pomieszczeń szkolnych, gabinetów pojawiły się napisy informacyjne. My takowe mamy i w języku polskim, angielskim i rosyjskim. No, będziemy też myśleć o tym, żeby pojawiły się takie napisy też w języku ukraińskim. Wiemy również, ważne jest też, żeby temu uczniowi został została przydzielona osoba, do której on się zawsze może zwrócić w razie pytań, jakichś problemów. Dobrze, jeśli jest to asystent międzykulturowy, a jeśli go nie ma, tę rolę przejmuje albo wychowawca klasy, albo nauczyciel, który na przykład zna język obcy, język komunikatywny z tym uczniem. Poza tym, co jest też bardzo ważne, wejście tego ucznia do samej klasy. Wiemy, że to jest już zespół w miarę zżyty, zintegrowany. Ci uczniowie do nas trafiają nie od początku roku szkolnego, ale już w trakcie jego trwania.
Więc warto by też było, żeby mimo tego, tej bariery komunikacyjnej, która jest na początku, też przydzielić właśnie jakiegoś opiekuna polskiego temu uczniowi. Jeśli nie jest to takie dziecko, które mogłoby się nim zaopiekować pod kątem chociażby językowym czy pomocy w funkcjonowaniu na lekcjach, to chociaż dobrze by było, żeby był to uczeń otwarty, życzliwy, żeby to była jakiś kolega, który pomoże tej osobie w tych pierwszych, początkowych dniach pobytu w szkole. Musimy sobie też zdawać sprawę z tego, że większość dzieci cudzoziemskich na początku przechodzi tak zwaną fazę niemówienia i pojawiają się tutaj problemy komunikacyjne nie tylko z nauczycielem, ale też z rówieśnikami. Warto wyjaśnić uczniom, dlaczego dziecko cudzoziemskie, które się w naszej klasie, w naszym zespole znalazło, niekoniecznie chce rozmawiać, spędzać czas na przerwach z innymi. Wynika to przede wszystkim z bariery językowej, ale też z takich procesów adaptacyjnych w nowym miejscu. Poza tym dobrze by było, gdyby ta forma komunikacji, która na początku jest w zasadzie prawie że niemożliwa, jeśli nie ma języka porozumiewawczego, przyjęła formę komunikacji niewerbalnej. Możemy tutaj zastosować chociażby różnego rodzaju piktogramy, materiał ikonograficzny, jakieś zestawy obrazków z podstawowymi wyrazami, podstawowymi zwrotami, które zostaną w sposób ilustracyjny zobrazowany i przedstawione to zostanie, pozostawione zostanie to na przykład w sali lekcyjnej, do której, w której ten uczeń ma lekcję. Starajmy się do ucznia mówić prostymi wyrazami, prostymi zdaniami komunikatów. Można też przygotować na sam początek dla ucznia taki mini słowniczek, zestaw podstawowych zwrotów, które będą mu potrzebne i na zajęciach, które są związane chociażby z rozumieniem poleceń, ale też będą to, będzie to słownictwo związane z funkcjonowaniem w szkole, typu przetłumaczenie wyrazów typu szatnia, sekretariat, prawda, pokój nauczycielski. Myślę, że jest to bardzo istotne. Taki zestaw podstawowych informacji dla ucznia, on się może zawrzeć w pakiecie powitalnym, o którym za chwileczkę powiedzą tutaj panie, ale można zebrać wszystkie takie właśnie najważniejsze informacje dla tego naszego dziecka cudzoziemskiego w jednym miejscu. Ten pakiet może też być na przykład pozostawiony i w pokoju nauczycielskim bądź w bibliotece szkolnej po to, żeby można było z niego korzystać, aby inni nauczyciele również mogli w razie potrzeby temu uczniowi pomóc. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Iza, co ty byś jeszcze dodała ze swojej perspektywy? Za chwilę też poproszę Karolinę, żeby opowiedziała nam trochę więcej o pakietach powitalnych i zaprezentowała taki przykład, ale czy jeszcze coś ze swojej perspektywy byś tutaj dodała? Ja mogę zaprosić nauczycieli i nauczycielki z Wielkopolski do współpracy, jeśli chodzi o pakiety powitalne w ODN-ie w Poznaniu, ponieważ mam przygotowany taki szablon, ale ja pracuję warsztatowo, więc jeżeli osoby są zainteresowane, ale z Wielkopolski, to zapraszam do kontaktu. Wiem, że ten szablon po prostu ułatwia przygotowanie takiego pakietu dla szkoły i na ten moment niestety nie mogę objąć całej Polski, bo nie dam rady. Natomiast podsyłam Państwu tutaj wszelkie materiały, które wydaje mi się, że mogą się komuś przydać na czacie. Mam nadzieję, że skorzystacie. A linki do przykładowych pakietów za chwileczkę chyba też będą, tak, przekazane?
Tak, tak, zaraz je udostępnimy. Udostępnimy je na obu czatach, czyli zarówno na Zoom, jak i na Facebooku. Staramy się na bieżąco to śledzić i uzupełniać. Bardzo też przy okazji Państwu dziękuję za taką wzajemną samopomoc. Widzę, że tutaj na czacie się bardzo intensywnie odbywa i też Państwo przekazują sobie linki do różnych materiałów. Proszę o przekazanie takich linków. W miarę możliwości być może uda nam się też te linki pozbierać i po spotkaniu także na blogu CEO umieścić. Jeszcze może tylko spróbuję odpowiedzieć na takie pytanie, które się chyba już 5 razy na czasie się pojawiało. Co zrobić z uczniem, który trafia zupełnie bez znajomości języka polskiego do klasy i po prostu w niej jest? Proszę Państwa, to jest tak jak zawsze. Znaczy każdy uczeń cudzoziemski, niezależnie od tego, czy przyjechał teraz, czy przyjechał wcześniej, tak ma, że trafia. Natomiast są osoby, które trafiają do oddziałów przygotowawczych, ale nie wszyscy, więc to jest zupełnie inna specyfika. Tak naprawdę większość uczniów trafia do zwykłych oddziałów. No jedyne, co możemy, to możemy zadbać tutaj o poczucie bezpieczeństwa tego dziecka i stopniowe, takie stopniowe, że w miarę naszych możliwości oraz naszego zespołu nauczycielskiego, stopniowe wprowadzanie tego ucznia w szkołę, w wiedzę, w język polski i tak naprawdę to musimy po prostu, to i tak się będzie działo. To, o co warto zadbać, to warto zadbać o relacje z innymi rówieśnikami, ponieważ dzieci się najszybciej będą uczyły prawdopodobnie jednak języka nie tylko od nas, ale od swoich rówieśników, więc im więcej będą miały kontaktu z rówieśnikami polskimi, tym lepiej. My jesteśmy tutaj osobami dorosłymi, które mają pewien sposób sterować tym procesem. Trochę na tej zasadzie tego przykładu, gdzie nauczycielka wpisała uwagi uczniom, bo rozmawiali z uczniem z Ukrainy, to właśnie to jest sterowanie, tak? Nie można karać uczniów polskich za to, że rozmawiają z nowym uczniem właśnie po polsku. Oni go w tym momencie uczą języka polskiego. Oprócz tego, że rozmawiają, ale to jest mniejsze zło w tej sytuacji. Więc w jaki sposób tak naprawdę pracować? No właśnie w taki. Wspierać uczniów, wspierać rodziców, żeby oni też nas trochę odciążyli od tego, od tej trudności komunikacyjnej na samym początku. I naprawdę to nie jest tak, że uczeń nauczy się polskiego w ciągu miesiąca, ale świetnie, jeżeli w ciągu miesiąca, czy dwóch, czy do końca roku szkolnego będzie w stanie się z nami komunikować w tym języku. I to już będzie nasz sukces. Ale nasz oznacza nasz wszystkich, na całej naszej szkoły, całego zespołu. Oddaję głos. Dzięki Iza, dziękuję Ci też bardzo za odniesienie się do pytania, które się pojawiło tutaj na czacie. Nie trzymajmy więc już Państwa dłużej w niepewności. Już na czacie pojawiły się linki do tych pakietów powitalnych. Karolino, gdybyś mogła opowiedzieć o tym pakiecie, który przygotowaliście w Waszej szkole, co się na niego składa, jak on powstał? Myślę, że to może być ciekawa inspiracja. Nasz pakiet powitalny tak naprawdę powstał, przygotowywali go uczniowie nasi cudzoziemscy we współpracy z polskimi uczniami pod naszym oczywiście czujnym okiem. Ten pakiet powitalny jest przekazywany w momencie przyjęcia ucznia do szkoły, także rodzicom, bo jeżeli uczeń pojawia się we wrześniu w szkole i mamy zebranie wszystkich rodziców, uczniów klas pierwszych na przykład z dyrekcją, takie ogólne, to później na przykład miałyśmy ostatnio spotkanie z tymi rodzicami uczniów cudzoziemskich i wtedy też dostawali właśnie i omawialiśmy ten pakiet. Co pakiet zawiera? Na początek takie słowo wstępne skierowane i do uczniów, i do rodziców cudzoziemskich. Oczywiście adres szkoły, umiejscowienie szkoły na mapie, wszystkie informacje dotyczące adresu mailowego, adresu strony internetowej, telefonu i tak dalej. Co jeszcze? Kalendarz roku szkolnego, system oceniania, jaki funkcjonuje w Polsce,
Mamy też taką tutaj po prawej stronie, widzimy tak, jak wygląda legitymacja szkolna, jak wygląda nasz szkolny dziennik, bo też tego uczymy, zakładania tego dziennika, to jest też w tym pakiecie. Wzór usprawiedliwiania, tak, w jaki sposób rodzice mogą usprawiedliwiać nieobecność dziecka w szkole, zwolnić na przykład z jakiejś lekcji albo wyrazić zgodę na to, żeby dziecko pojechało na wycieczkę. Mamy też tak, takie wskazówki, gdzie jest sekretariat, co w sekretariacie, jakie sprawy możemy, z jakimi sprawami się zwracamy do sekretariatu, gdzie jest biblioteka, gdzie gabinet pedagoga, gdzie, tak, gdzie, nie wiem, gabinet pielęgniarki. No i informacje dodatkowe też na temat zajęć dodatkowych z języka polskiego. Myślę, że wiele innych w takim pakiecie to takie najważniejsze rzeczy, które tutaj powiedziałam. I no, to, że on jest napisany w języku rosyjskim, myślę, że na początku też ułatwia taką komunikację, bo też pytamy na początku właśnie, w jakim języku chcieliby się komunikować na samym początku, czy to rodzice, czy uczniowie. Ja tylko dodam, że ten pakiet jest też do pobrania na naszej stronie, tak, w tej zakładce. Świetnie, bardzo dziękuję. Gdybyście mogły jeszcze raz na czacie zamieścić link do strony, to będzie to na pewno bardzo pomocne, także dla tych osób, które dopiero do nas dołączyły i wcześniej tego linku nie widziały. Basiu, poprosiłabym Ciebie też o podzielenie się takimi Waszymi dobrymi praktykami z zakresu tego, jak powitać rodzica albo rodziców, takiej nowej osoby, która dołącza do Waszej szkoły. Przygotowaliście materiał wspierający diagnozę, więc zachęcam Cię do tego, żeby opowiedzieć kilka słów na jego temat. Rodzice muszą mieć poczucie, że w polskiej szkole nie stanie się ich dziecku krzywda, że są pod dobrą opieką. Pierwsza wizyta rodziców w szkole z dzieckiem ma zazwyczaj miejsce podczas składania dokumentów związanych z rekrutacją. Nie mówię o sytuacjach wyjątkowych, ale w każdym przypadku w naszej szkole zespół do spraw wsparcia właśnie ucznia cudzoziemskiego pozyskuje informacje o uczniu. To bardzo ułatwia nam stworzony formularz diagnoza na wejściu. Ten formularz diagnoza na wejściu to jest taki zapis procedur, jakie szkoła stosuje przy zapisywaniu dziecka. On bardzo systematyzuje informacje. W obecnej sytuacji oczywiście on jest znacznie uproszczony, ale ja odniosę się tutaj do najistotniejszych zapisów. Myślę, dobrze, jeśli na początku wyjaśnimy sprawę religii, bo wielu uczniów cudzoziemskich uczęszcza na religię, no ale też wielu z powodów, wiadomo, jakich na religię nie uczęszcza. A wtedy musimy mu zapewnić bezpieczeństwo. Ważne jest, jak już tu było powiedziane, ustalenie kontaktu rodzic-nauczyciel. Z doświadczenia wiem, że wielu rodziców woli kontakt indywidualny. Z przeprowadzonych rozmów wynika, że nie chcą przychodzić na zebrania klasowe, bo nie rozumieją to, co nauczyciel mówi, czują się zagubieni. I dobrym rozwiązaniem są takie konsultacje, albo co dwutygodniowe, albo co miesięczne. Na nich można też usprawiedliwiać ucznia cudzoziemskiego. Ustalamy też sposób kontaktu właśnie podczas tego pierwszego spotkania. Czy jest to kontakt przez e-dziennik, czy jest to kontakt telefoniczny. Okazuje się, że wielu rodziców cudzoziemskich wybiera ten kontakt telefoniczny. Czy jest to kontakt pisemny, czy jest to kontakt ustny. Istotne także jest, czy rodzice w tych kontaktach z nami potrzebują tłumacza. Podczas pierwszego właśnie spotkania, tak jak Karolina powiedziała, zrobiliśmy to po raz pierwszy we wrześniu ubiegłego roku. Przeszkalamy rodziców w zakresie dostępu i korzystania z dziennika elektronicznego. Oczywiście te pytania, które Państwo widzicie teraz w tym formularzu, przepracowujemy z rodzicem, niektóre z uczniem, a niektóre z uczniem i z rodzicem, bo okazuje się, że my też pytamy o zainteresowania naszego ucznia. Okazuje się, że ten uczeń cudzoziemski to często bogactwo talentów.
Mamy więc doskonałych sportowców w naszej szkole, mamy też wokalistów, którzy gdzieś tam śpiewali w chórze, więc jak jeszcze raz podkreślam, rzeczywiście systematyzują niezbędne informacje i są kopalnią wiedzy o uczniu, więc myślę, że ten formularz jest przydatny. Dziękuję. Świetnie, bardzo dziękuję, Basiu. Aniu, a jak Wy rozpoczynacie taką współpracę z rodzicami? W zasadzie o wszystkich procedurach obowiązujących, o procedurach przyjęcia dziecka do szkoły decyduje dyrektor szkoły. Z racji tego, że jest anglistą, to przyjęcie dziecka do szkoły i zapisywanie jego zawsze w tym momencie jest obecny dyrektor szkoły. Poza tym dobrym rozwiązaniem jest zrobienie zebrania, jeśli wiemy, że na przykład tacy uczniowie do nas, do szkoły dotrą, dobrym rozwiązaniem jest zrobienie zebrania z rodzicami tylko dzieci cudzoziemskich przed zapisaniem ucznia do szkoły lub też po. W tym roku we wrześniu, kiedy do naszej placówki trafili uczniowie z Afganistanu, odbyło się takie zebranie z rodzicami, na którym właśnie rodzice zostali poinformowani o wszystkich procedurach, o zasadach obowiązujących u nas w szkole, o wszystkich takich sprawach formalnych, typu właśnie usprawiedliwianie nieobecności dziecka, jak pracować z e-dziennikiem. Warto byłoby, aby na tym zebraniu był ktoś, kto będzie nam pomocą w tłumaczeniu. Musimy zadbać o tego tłumacza. My również tutaj korzystaliśmy z pomocy fundacji, gdyż nie wszyscy rodzice dzieci z Afganistanu znają język angielski, więc tutaj się pojawiał problem, ale poradziliśmy sobie dzięki współpracy fundacji. Był pan z Libanu, który znał język perski i udało się wszystkie właśnie tego typu sprawy związane z zapisaniem dziecka do szkoły na tym zebraniu załatwić. Tak jak tutaj Basia wcześniej wspomniała, rodzice nie lubią przychodzić na zebrania ogólne. Wolą indywidualne konsultacje i my też z takich rozwiązań korzystamy. Często z takim rodzicem też umawiamy się telefonicznie poprzez pracownika ośrodka dla cudzoziemców w grupie, bądź też za pośrednictwem asystenta międzykulturowego. Dziękuję. Bardzo dziękuję, Aniu. Widzę, że pojawiają się tutaj kolejne pytania, między innymi czy na przykład formularz diagnozy jest dostępny na stronie? Teraz jestem słyszalna. Tak, jest dostępny również. Świetnie, czyli link, który już się pojawiał do tej zakładki Szkoła Wielokulturowa, tam Państwo znajdą te materiały, o których między innymi mówiła Basia. Proponuję, żebyśmy jeszcze kilka minut poświęcili na różne propozycje aktywności integracyjnych. Co na sam początek można zaproponować w takiej sytuacji, kiedy jeszcze tego wspólnego języka nie ma? Na ile w takich działaniach integracyjnych to może stanowić barierę, Izo? Na pewno będzie stanowiło barierę, bo wszyscy zwracamy uwagę na ten język, czy właściwie brak języka. Ale teraz nie wiem, kto z Państwa, a na pewno ktoś był kiedyś harcerzem albo wyjeżdżał na jakieś międzynarodowe projekty. I zawsze na początku na takich właśnie zgromadzeniach odbywało się dużo różnych gier i zabaw, które po angielsku się nazywają energizers albo icebreaking games. Po polsku to pewnie spolszczone warianty energizery i lodołamacze albo tym podobne. Tego w internecie jest naprawdę cała masa. Myślę, że na każdej półce waszej jest przynajmniej kilka takich materiałów. Więc proponuję po prostu sięgnąć do tego i trochę sobie poprzypominać, jak to było.
Nie wiem, czy pamiętacie Państwo taka, ja dzisiaj tak myślałam na szybko, co by tutaj odświeżyć, taka zabawa, poznawanie się, rysowanie herbu. Herb, czyli taka, wiedzą Państwo, jak herb wygląda, jak tarcza, dzielimy na 4 części i w każdą część wpisujemy coś, na przykład imię, co lubię robić, jakie mam hobby, jaki jest mój ulubiony przedmiot w szkole i powiedzmy języki, które znam albo których się uczę. I te uzupełniać tak naprawdę możemy to w momencie, jak już mamy instrukcję w języku nawet ucznia tego nowego. Jesteśmy w stanie tak naprawdę, każdy uczeń może nawet graficznie narysować fragment tego herbu albo trochę słowami, a trochę właśnie już uczymy się nawzajem tych i polskich, i niepolskich słów. I później kolejny etap jest taki, że uczniowie nie opowiadają o sobie, tylko opowiadają o tym uczniu w parze albo w trójce, jeżeli takich podzielimy. I to jest jedna z takich gier, prostych gier, żeby siebie lepiej poznać. Ale myślę, że znacie Państwo tego znacznie więcej. Różnego rodzaju nawet berki, czy takie, gdzie więcej jest tego ruchu, takich teatralnych gier i zabaw. To też tak naprawdę sprzyja temu, żebyśmy się lepiej poznali. No i trochę z siebie, dzięki temu, że te zabawy się mogą odbywać też niejęzykowo, to tak naprawdę możemy się lepiej zaktywizować, czyli możemy lepszą nawiązać współpracę czy relacje. Jeszcze tylko powiem, jeśli chodzi o integrację w klasie, oprócz tego, że to jest jakby dla mnie... warto na pewno korzystać z psychologów i pedagogów szkolnych, których z pewnością macie, bo oni mają mnóstwo pomysłów na takie gry i zabawy, ale nie tylko, na zwykłych lekcjach też takie elementy wprowadzać. Ale jeszcze powiem aktywnościach integracyjnych dla rodziców, bo do Was trafiają uczniowie, ale uczniowie przyjechali tutaj, no, w chwili obecnej najwięcej, właściwie większość przyjeżdża z mamami bądź opiekunkami. I to są osoby, które, no nie wiemy, czy one, no prawdopodobnie jeszcze nie pracują, tak, ale są już tutaj u nas. I nimi też trzeba by było się zaopiekować. I nie mówię, żeby szkoła to robiła, ale szkoła może sieciować rodziców z rodzicami polskimi. I w jaki sposób? No, tu trzeba trochę kreatywności i propozycji, ale w każdej klasie zawsze jest przynajmniej kilku aktywnych rodziców, którzy chcą jakoś pomóc. Więc warto wykorzystywać teraz tą sytuację takiej chęci niesienia pomocy i sieciować, linkować tych rodziców. Oni często nie będą mieli telefonów jeszcze na początku, więc nie ma jak się do nich dodzwonić, ale da się to zorganizować. Także to z mojej strony na ten moment. Dziękuję Iza, dziękuję za te praktyczne wskazówki i podpowiedzi. Też przekazuję informacje z czatu, że są one doceniane przez naszych uczestników, uczestniczki, także też kieruję w Waszą stronę podziękowania za to Wasze duże zaangażowanie i też za dzielenie się tymi praktycznymi podpowiedziami. Widzę, że Ania się zgłasza, więc Aniu, Tobie oddaję głos. Ja bym chciała tutaj dopowiedzieć do tego, co tutaj Iza przed chwilą powiedziałaś o zaangażowaniu rodziców w te procesy integracyjne. Ja myślę, że to jest bardzo ważne. Ci rodzice zazwyczaj czują się troszeczkę tacy odsunięci na drugi plan. Dzieci chodzą do szkoły, nawiązują jakieś kontakty, uczą się języka, mają zajęcia, a ci rodzice, zwłaszcza jeśli są w procedurze uchodźczej, nie mogą podejmować pracy, nie mają żadnej możliwości w sumie nawiązania kontaktu też z polskim społeczeństwem. I tu dużym zadaniem jest też rola szkoły, która może pomóc w zintegrowaniu rodziców polskich i rodziców cudzoziemskich. My robiliśmy też również tego typu działania, za chwileczkę o takiej imprezie wielokulturowej, którą no, do pandemii co roku organizowaliśmy na terenie szkoły. Chciałabym Wam troszeczkę właśnie opowiedzieć i między innymi przez tego typu działania można zaangażować świetnie rodziców.
Rokrocznie organizowaliśmy taką całodniową imprezę zatytułowaną Żywioły Kultur. Ona miała miejsce z okazji Dnia Tolerancji. Czasami robiliśmy to z okazji Dnia Uchodźcy. I podczas takiego spotkania na zajęciach lekcyjnych odbywały się różnego rodzaju warsztaty o charakterze właśnie czy informacyjnym, czy integracyjnym, to już sami o tym decydowaliśmy, tak? Czasami były to lekcje poświęcone właśnie poznawaniu kultury naszych uczniów. Na przykład czytaliśmy bajki międzykulturowe, bajki czeczeńskie, bajki gruzińskie. Dzieci w młodszych klasach wykonywały ilustracje, w starszych robiliśmy jakieś plakaty dotyczące tolerancji. Poza tym zawsze przygotowywaliśmy taki montaż słowno-muzyczny, w którym brały udział czynnie, niezależnie od tego, czy znały język polski, czy też nie, dzieci cudzoziemskie, one prezentowały swoje talenty. Jeśli ktoś pięknie śpiewał w języku rosyjskim, to był pokaz śpiewu. Jeśli dzieci tańczyły, no to przygotowywaliśmy też takie tańce kaukaskie, bądź też prezentowaliśmy naszą kulturę. My jesteśmy szkołą na Kociewiu, więc pojawiały się tańce, stroje kociewskie, stroje też dzieci z Kaukazu. Staraliśmy się zaangażować w to przedsięwzięcie zawsze wszystkie fundacje, które z nami współpracują, bo one też jakby pomagały zdobyć środki na taką imprezę integracyjną, ale też no, od kreatywności nauczycieli, od naszego zaangażowania, wygląd tego spotkania przebiegał, tak? Na przykład pamiętam pierwsze takie spotkanie, które było imprezą otwartą, byli na nie zaproszeni też mieszkańcy grupy i mieszkańcy ośrodka. Szukaliśmy strojów z Ukrainy, strojów, mieliśmy uczennice z Kirgistanu i nie wiadomo było, skąd te stroje zdobyć. I tutaj się też zaangażowali rodzice właśnie cudzoziemcy. Okazało się, że jedna mama pięknie szyje, więc zakupiliśmy materiał i powstały stroje. Stroje ukraińskie przysłała nam jakaś fundacja, która też współpracowała z Ukrainami, więc można było w ten sposób jakby wyposażyć się w różne narzędzia i różne pomocy do tego typu przedsięwzięcia. Każdego roku też angażujemy mamy, żeby upiekły swoje lub przygotowały jakieś potrawy typowe dla kuchni kraju pochodzenia, więc dla wszystkich zawsze jest przygotowywany taki poczęstunek. I myślę, że jest to doskonała okazja do tego, żeby pokazać wszystkie walory wszystkich kultur, wszystkich religii, które mamy w danej szkole. W tym roku też oddział przygotowawczy, który jest w klasach 1-3, było pasowanie na ucznia. Dzieci mówiły wierszyki w trzech językach, też zostały pasowane i zostali zaproszeni rodzice, akurat to byli głównie rodzice z Afganistanu, byli zachwyceni, byli bardzo, bardzo dziękowali właśnie dyrekcji szkoły, że też o nich pomyślano i coś dla tych rodziców zostało przygotowane. Dziękuję. Świetne inicjatywy, Aniu. Bardzo, bardzo dziękuję, że się nimi podzieliłaś. Karolino, u Was w szkole też dużo takich działań integracyjnych się odbywało. O których z nich chciałabyś opowiedzieć? To znaczy nic odkrywczego nie powiem, jak taka pierwsza integracja na pewno się odbywa na lekcji wychowawczej, może nie na pierwszej, ale na takich początkowych lekcjach wychowawczych u nas praktykuje się no właśnie taką integrację tego ucznia cudzoziemskiego z polskim uczniem, kiedy poznają pierwsze słowa w danym języku albo uczą pierwszych słów w języku polskim danego ucznia. Uczeń, który przyjeżdża do nas, uczeń cudzoziemski, prezentuje swój kraj, czasami swoją miejscowość, z której przyjechał, czyli przygotowuje prezentację.
Jeżeli zna język polski, to super, znaczy na jakimś takim chociaż początkowym etapie, bo potrafi troszeczkę powiedzieć na ten temat w języku polskim. To są takie pierwsze jakieś inicjatywy, które na takim początkowym etapie się odbywają. No i bardzo często też ja w ostatnim czasie, tak posługując się i rosyjskim, a mając uczniów z Ukrainy i uczniów polskich, próbujemy się nawzajem uczyć słownictwa. Jeżeli na przykład moi uczniowie już wiedzą, jak się przywitać po rosyjsku, a jest uczeń z Ukrainy, to proszę, żeby porównał tak, te powitania w języku rosyjskim z językiem ukraińskim. Widzimy, jakie są różnice, czy te różnice są, czy są niewielkie, czy są może duże. I tak się uczymy nawzajem, takich tych podstawowych pierwszych słów. Obchodzimy Dzień Języka Ojczystego. Nie jest on tylko skierowany do uczniów naszych polskich, czyli nie mówimy tylko o języku polskim, bo nasi uczniowie cudzoziemscy także są zaangażowani w różne inicjatywy, przygotowują wraz z uczniami polskimi, czy to audycje jakieś nasze w szkolnym radiowęźle, czy jakieś gry i zabawy językowe. My mamy uczniów i z Ukrainy, i z Kazachstanu, więc ja też podczas Dnia Języka Ojczystego poprosiłam ucznia z Kazachstanu, zresztą nie ucznia jednego, bo ich tam chyba jest w tej klasie trójka, żeby dziewczyny też, jest jeden chłopiec i dwie dziewczyny od tej klasie, o której myślę, mieli przygotować coś takiego jak łożne druzja pierwotczyka po rosyjsku, no to mówimy, czyli takich fałszywych przyjaciół. Tak, i oni wypisywali słowa, które brzmią podobnie do języka polskiego, albo wręcz tak samo, i objaśniali różnice. To dla uczniów naszych polskich, którzy no, akurat mają język rosyjski, było też ciekawe, bo wydawało im się, że brzmi jak po polsku, a znaczenie może być zupełnie przeciwne. Także tutaj akurat zaangażowałam do pracy tych uczniów z Kazachstanu. Taką dużą, mamy takie dwie duże akcje i jedna z nich to była akcja reaktywacja. Tu było kilka takich przedsięwzięć, a jedno z nich było ukierunkowane no, tutaj w stronę naszych uczniów cudzoziemskich. To nosiło tytuł Ekodziedzictwo kulturowe. Uczniowie cudzoziemscy, liderzy tak, tej grupy, wyjechali do Hermanowa na warsztaty. Tam współpracowali z uczniami z innych grup, od nas ze szkoły, tylko z grup, które tworzyły jakby inną działką się zajmowały, innym przedsięwzięciem. I oni tam wypracowywali, uczyli się takiej pracy w grupie i wypracowywali jakby wspólne jakieś, no można powiedzieć, materiały też do tego, w jaki sposób może być dane przedsięwzięcie przeprowadzone, a wszystko kończył event. Tutaj Basia akurat zajmowała się tym, o czym mówię, tak, całe to przedsięwzięcie, które było skierowane do uczniów cudzoziemskich, rozpoczynała wycieczka do Pałacu Górków w Szamotułach. I tam uczniowie nie tylko poznawali historię, ale nasi polscy uczniowie, którzy też w tym uczestniczyli, mogli zobaczyć podczas takiej wycieczki na przykład pierwszy raz w życiu ikony, tak, bo na przykład się z tym nigdy nie spotykali. A wszystko kończył taki event, który został przygotowany właśnie przez tych uczniów. I podczas tej imprezy uczniowie brali udział w różnego rodzaju warsztatach. Przygotowywali świeczniki, magnesy na lodówkę, ale został też przygotowany taki kalendarz adwentowy z takimi pudełeczkami. I w te pudełeczka uczniowie wkładali takie hasła, które są dla nich ważne, czy wyrażenia, można powiedzieć, może nie same hasła. To, co, z czym by chcieli się spotkać, z jaką postawą chcieliby się spotkać. No i tutaj mamy, ja się posługiwała sekretką, bo tych haseł jest dużo, wszystkich nie będę czytała. Szanuję drugiego człowieka, bo chcę, by czuł się dobrze. Bądź wyrozumiały dla innych. Umiem słuchać i rozumieć innych. Nie wyśmiewam się z innych kultur i zwyczajów. Tak? Jest więcej tych haseł. Każde takie hasło było przeznaczone jakby na inny dzień. Tak? Każdy dzień miał jakby swoje hasło. I na ten event, który kończył akurat tutaj całe to przedsięwzięcie, rodzice naszych uczniów cudzoziemskich przygotowali też potrawy, które są charakterystyczne właśnie dla ich kraju, z którego przyjechali. Tutaj macie Państwo po prawej stronie
po prawej stronie właśnie zdjęcie z tego spotkania. To są uczniowie i z Kazachstanu, i z Ukrainy, a po lewej stronie Solidarni z Ukrainą, to co Basia omawiała, te serca, które wykonywaliśmy i później wspólne zdjęcie. Jeżeli ktoś się dobrze przyjrzy, to oprócz serc polskich i ukraińskich, tego dnia wszyscy się ubraliśmy w barwy Ukrainy, tak? Czyli dominuje ten kolor niebieski i żółty. To mieliśmy takie te dni praktycznie pierwsze, tak? W czwartek wybuchła wojna, a my zaraz po niedzieli to robiliśmy. Kolejne takie przedsięwzięcie, które w naszej szkole jest zakorzenione już od wielu lat. Karolina, to już króciutko poproszę, bo dobrze, zbliżamy się powoli dobrze, do końca. Dobrze, to Tydzień Kultury. Tydzień Kultury już trwa u nas od 26 lat, także tradycja jest jakby dłuższa niż to, jakie mamy doświadczenie z tymi uczniami cudzoziemskimi. I może tak, żeby nie opowiadać dokładnie wszystkiego, to powiem, że kiedy było zdalne nauczanie, to podjęliśmy wyzwanie i ten Tydzień Kultury nie odbył się na żywo, a odbył się w formie zdalnej. I właśnie wtedy mieliśmy taki tytuł czy hasło przewodnie wielokulturowość. I wtedy właśnie ci uczniowie cudzoziemscy byli poproszeni o przedstawianie swoich kultur, prezentacji, wirtualnie spotykali się z uczniami polskimi, wyjaśniali pewne kwestie językowe, tak? I właśnie przygotowywali różnego rodzaju prezentacje. Już o Tygodniu Kultury dokładnie mówić nie będę, bo jestem ograniczona czasowo. Dziękuję. Bardzo dziękuję, Karolino. Mam nadzieję, że jeszcze niejedna będzie okazja, żeby się spotkać i trochę więcej jeszcze o tych doświadczeniach usłyszeć. My dostrzegamy szereg tych wyzwań też, o których Państwo tutaj piszą na czacie, którymi też Państwo się dzielą i rozumiemy obawy dotyczące tego, jak odpowiadać na te różne wyzwania, więc będziemy starali się także w tym Państwa wspierać. Zachęcam do śledzenia zakładki na stronie co.org.pl/Ukraina. Tam, tak jak wspominałam na początku spotkania, będziemy zamieszczać wszystkie aktualne materiały edukacyjne, ale także zaproszenia na kolejne spotkania, więc jest to na pewno takie miejsce, do którego warto wracać i tam także będziemy przekazywać te informacje, które pokazywały się dzisiaj tutaj na czatach i którymi też dzieliły się i panelistki, i także Państwo. Zapraszam także na stronę globalna.co.org.pl, gdzie znajduje się mini serwis poświęcony tematyce migracyjnej. Od lat już nią się zajmujemy, więc znajdą tam Państwo szereg materiałów wspierających. Jest również zakładka dotycząca wojny w Ukrainie i także tam gromadzimy materiały edukacyjne z tego zakresu, z których można skorzystać. Zachęcam także do uczestnictwa w kolejnym webinarze, który przygotowujemy dla Państwa na przyszły tydzień. Spotykamy się w przyszły czwartek, 17 marca o godzinie 18. I jest to spotkanie w ramach cyklu Zaangażowani uczniowie pod tytułem O rozmowie z uczniami i uczennicami na temat wyzwań migracyjnych w szkole. Będziemy więc także tym tematem się zajmować, jemu się przyglądać. Link do rejestracji także już powinien być dostępny na stronie, więc zachęcam do tego, żeby już się zapisać. A tymczasem udostępniamy już link do zaświadczenia, więc można go pobrać, powinien być także dostępny na czacie. Zachęcam do skorzystania z tej opcji i też do pozostania w kontakcie z nami. Można zarówno śledzić nas na Facebooku, śledzić strony internetowe, które przed chwilą przybliżyłam. Jest także strona na Facebooku Edukacja Globalna CEO, gdyby ten aspekt szczególnie Państwa interesował. A ja wszystkim Państwu bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję za Państwa udział w naszym spotkaniu, tak liczny. Dziękuję też za wszystkie ciepłe słowa, które pojawiły się na czacie, ale to my Państwu dziękujemy za to, że dołączyliście do spotkania, że spędziliście z nami ten wieczór i także tak chętnie dzieliliście się swoimi materiałami i wskazówkami. Myślę, że wiele osób bardzo dużo skorzystało także właśnie z tej wzajemnej wymiany.
więc bardzo się cieszę, że mieliśmy taką okazję do stworzenia takiej przestrzeni i takie przestrzenie będziemy stwarzać nadal. Bardzo dziękuję wszystkim naszym panelistkom. Dziękuję serdecznie Aniu, Basiu, Karolino, Izo. Świetnie było posłuchać o tych waszych doświadczeniach. Świetnie było też przygotowywać się do tego naszego spotkania i tak wiele też od was się dowiedzieć. Chciałam też bardzo serdecznie podziękować wszystkim osobom, które współorganizowały to nasze dzisiejsze wydarzenie. Julii Godorowskiej, Weronice Rzeżutce, Wróblewskiej, Kasi Pijanowskiej, wszystkim osobom z działu narzędzi internetowych i komunikacji. To wszystko jest bardzo wspierające. Dziękujemy serdecznie, dobrego wieczoru i do następnego spotkania.